Paweł Adamów trafił do Konina jako działacz poznańskiej nowoczesnej i mimo, że starał się robić dobrą minę do złej gry, to tak naprawdę nie znał Konina, nie rozumiał Konina, nie rozumiał istoty jego problemów i wydaje mi się, że wraca do miejsca, w którym czuje się dobrze, bo był z Poznania, jest z Poznania i będzie z Poznania i prawdopodobnie tam chce sobie ułożyć życie, a Konin był dla niego tylko przystankiem w jego zawodowej karierze. Myślę, że czuje się rozczarowany wynikiem wyborczym, kiepskim wynikiem wyborczym i postanowił ewakuować się z Konina. Dla mnie, no i myślę, że i dla mieszkańców Konina, i dla prezydenta Konina to bardzo dobra wiadomość. Myślę, że również no, dla całego tutaj województwa, ponieważ no, z Pawłem Adamowem współpracowaliśmy radni jako z wiceprezydentem. Sprawdził się w tej funkcji, no i myślę, że współpraca na szczeblu wojewódzkim byłaby dla Konina na pewno bardzo dobrym rozwiązaniem. Jestem w tej komfortowej sytuacji, że z prezydentem Adamowym mamy wspólną przeszłość polityczną i znaliśmy się trochę wcześniej, zanim trafił do Konina. Więc współpraca układa nam się o wiele dłużej niż wielu radnym. Co prawda dział gospodarki w tych turbulencyjnych czasach nie był łatwym działem i tym wydziałem, którym musiał zarządzać, ale mam wrażenie, że robił tą robotę bardzo dobrze. Co prawda na niektórych sesjach były zadawane trudne pytania, także z mojej strony z klubu Wspólny Konin w stronę pana wiceprezydenta Adamowa, ale mam wrażenie, że współpraca układała się bardzo dobrze i powiem więcej, że jeżeli rzeczywiście dokona się to, co ma się dokonać, będzie współpraca się układała jeszcze lepiej.